Cześć, witajcie, ja jestem Nexu i mam dla was deal. Otóż rozpocząłem współpracę z Polish Ghost Hunters. Jeżeli chcielibyście zobaczyć badania zjawisk paranormalnych z moim udziałem, to wpadnijcie na kanał podany w opisie i dobijcie 10 tysięcy subów. A ja wtedy od razu się spakuję i jadę przeprowadzić śledztwo w nawiedzonym miejscu. Pierwszy film pochodzi z kanału YouTube Alberto del Arco, który wraz z załogą trafił tym razem do opuszczonych koszar wojskowych. Jak zwykle Alberto i zespół rozpoczęli dochodzenie od dokładnego zbadania każdego pokoju. Podczas eksploracji jednego z nich, jeden z członków grupy przypadkowo nagrał coś dziwnego. Son libros. ¿Qué marca la cámara? Qué raro. Qué raro, esa cámara nunca se sube. ¿Por qué? W jednej ze ścian znajduje się dziura, przez którą widzimy kolejny pokój i wejście, gdzie możemy zobaczyć coś dziwnego. Coś bardzo cienkiego pojawia się za rogiem i natychmiast znika. Po tym dziwnym zjawisku zespół opuścił budynek i przypadkowo nagrał coś ponownie. No wiesz? ¿Qué fue eso, cabrón? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Cuidado, 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 cuidado. ¿Hola? ¿Hay alguien? No puedo ver a nadie. ¿Hola? Atrás. Estoy diciendo que se escucha como si estuvieran caminando arriba de... de lo que queda de techo. Buenas noches. ¿Hay alguien? Gdy wszyscy są na zewnątrz, zaczęli słyszeć dziwne, niewytłumaczalne odgłosy. Ale czy zauważyłeś dziwną, ciemną postać stojącą w drzwiach za plecami Alberta? Założę się, że nie, ponieważ jest bardzo trudna do zauważenia i pojawia się tylko na sekundę. Następnie postanowili przejść do innego pokoju, w którym to wydarzyło się coś bardzo dziwnego. Tam bien? Sí. Es que ay, cabrón. Tu? Es que algo viene para acá. ¿Cómo que algo viene, güey? ¿Cómo que algo viene? ¡Cuidado, güey! ¡Güey, güey, güey! ¡Güey! ¿Estás bien, güey? A ver, güey, dame la cámara si quieres, güey. ¡Qué madrazo, güey! ¿Estás bien, güey? Sí, güey, es que vi el costalazo. ¿Qué te pasó, güey? ¿Te resbalaste? Algo bajó y empezó a ver cómo se movieron las hojas. Ahorita que me quise meter, me siento como que algo me aventó. Güey, güey, estás todo. Jeden z kamerzystów został pchnięty, upadł na ziemię i poczuł się źle. Ale to nie był koniec tej dziwnej aktywności. Dosłownie chwilę później wydarzyło się coś naprawdę przerażającego. Siéntate un poco, güey. ¿Estás bien? Ya no me escribe todo. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué? No sé qué. ¿Qué viste?
¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? ¿Estás bien, Charlie? Tuż za oknem widzimy przesuwającą się od lewej do prawej strony ciemną sylwetkę, którą tym razem zauważyła jedna z osób. Więc co o tym nagraniu myślicie? Czy to, co nagrali, jest prawdziwym duchem nawiedzającym to miejsce, czy jednak to wszystko jest fejkiem? Następny film został opublikowany na kanale Cryptid Hunter, który wraz z kilkoma znajomymi trafił do niezwykle nawiedzonej jaskini. Gdy dotarli na miejsce, rozpoczęli eksplorację, zagłębiając się coraz bardziej w jaskinię, aż w pewnym momencie jedna z kamer uchwyciła coś przerażającego. Hello? Anybody else down here with us? Was that a hum? I heard the hum. Did you hear the hum? Yeah. Did you guys watch that? No, hold on. Is there someone down here? I don't know if we caught that on camera, but I heard a hum. Those footsteps are Tim and Katie coming up behind me, guys. Is there somebody down there? Z jednego z otworów dobiegły dziwne szepty, których nikt z obecnych nie usłyszał. Dlatego cały zespół kontynuował eksplorację jaskini, aż w pewnym momencie dotarł do miejsca, w którym to pozostawiono lalki. W tym momencie zdecydowali się rozpocząć sesję Spirit Box, podczas której uchwycili coś naprawdę mrożącego krew w żyłach. If you're evil, can you separate the rods from me? It's doing it more. Right. Now I'm here and I'm asking you to scratch my back or my arms. Point the rust to where you're standing right now, please. You hear that? No. What is it? Slamming. You heard it slamming? I didn't hear it. No. You didn't hear it? Point the rust to where you're standing. Lalki znajdujące się po prawej stronie zaczęły poruszać ustami i oczami. Po tym wydarzeniu cała grupa zdecydowała się pójść jeszcze głębiej i w pewnym momencie Xavier, który schodził na dół, jako pierwszy zauważył coś, co go przeraziło. W pewnym momencie coś przeraża tak mężczyznę, że postanawia zacząć uciekać. Jednakże my na nagraniu nie widzimy nic więcej, poza ciemnością tuż przed nim. Więc co on tam zobaczył? Kolejny materiał pochodzi z kanału YouTube Chavo Vofile El Terror Fit Clau, który zdecydował się udać do opuszczonych budynków w jego okolicy i transmitować wszystko na żywo. Podczas eksploracji ruin w pewnym momencie jego kamera uchwyciła coś przerażającego. Hey,
No sé si sea arriba, pero como que algo se pudo escuchar de momento. W jednym z pomieszczeń możemy zauważyć dziwną, ciemną postać. Jak myślicie, czy był to prawdziwy duch, czy jednak coś innego? Ten przerażający film pochodzi z kanału Stylo Paranormal Files. Pewna z par postanowiła udać się do nawiedzonego hotelu na śledztwo, w którym to rzekomo udało im się nagrać prawdziwego Shadowmana. W pierwszym filmie widzimy czarną postać, stojącą w drzwiach, a w drugim postać cienia poruszającą się korytarzem od lewej do prawej strony. Co o tym myślicie? Ostatni film pochodzi z kanału YouTube Believe a Paranormal Experience. Ten krótki klip został nagrany przez malarza w starym domu pogrzebowym. W kamerze widzimy podejrzanie wyglądający cień, który porusza się po pokoju. Więc jak myślicie, prawdziwy cień, czy też nie? Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że się spodobało. Nie zapomnijcie również wpaść na poprzednie filmy, jak i oczekiwać najnowszego. A, i wpadnijcie na Instagrama, Nexu przez 3U, jeżeli jesteś ciekawy, co porabiam poza YouTube. Na razie, do jutra.